Naprawdę, przemilczałem multum jego zachowań. Multum. Ale gość robi to konstans. Gość robi to cały czas. Myślę, że w jakiś sposób muszę mu otworzyć oczy, że no to, co robi, nie jest fajne. No nie wiem, no dotyka to mnie, moich bliskich, to wpływa na moją działalność, psuje mi streamy, psuje mi PR, ciśnie po mnie non-stop i tutaj dochodzi jeszcze platforma. Platforma Twitch TV. Bo bez splunięcia nie jestem w stanie, słuchajcie, określić tej platformy. Ile razy usłyszeliście podobne słowa z ust streamera, którego oglądacie na co dzień? Ile razy wasz ulubiony streamer hejtował kogoś na solo kolejce? I czy jest mu to wypominane tak jak mi? Bo ludzie znają mnie z pojedynczych akcji. Znają mnie tam z tej akcji z Grecją, znają mnie z akcji z wieszaniem. Wiecie co? Siedzi was tutaj 6 tysięcy osób i jestem przekonany, że przynajmniej 4 tysiące osób z was nie wie, nie zna kontekstu, w jakim powiedziałem, cytuję, takich ludzi powinno się wieszać. Zapamiętaliście tylko, że Dis chce wieszać ludzi, bo mu gierki psują. Pewnie większość z was tak zapamiętała. No, kto tak to zapamiętał, niech napisze jedyneczkę. Bądźmy ze sobą szczerzy, słuchajcie. Ja jestem dzisiaj z wami całkowicie szczery i chciałbym was prosić o to. Słuchajcie, ile czasu minęło? Tu są Janusze Esportu. 4 sierpnia, tutaj już mamy grudzień. Ksajo 4 sierpnia twierdzi, że nic do mnie nie ma. Minęło wciół czasu, ale dalej! Piosenkę. Jebać Disa. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Disa. Sa, sa, sa. Jebać, jebać Disa. No nie wiem, no gość mówi... No czat, co jest nie tak? Gość mówi, że nic do mnie nie ma, wyzywa mnie od kurew, nawołuje ludzi do tego, żeby mnie nienawidzili. Nawołuje ludzi do jebania. Skończyło się JD? Jak się skończyło JD? JD na czacie nie skończy się nigdy JD. Już ciebie taki dobry... JD na czacie, wszędzie JD. I polski powiedz JD. Nie. Dlaczego? Lol. Kurwa, przecież ten Twitch to ma tak wypierdolone w Norberta, że... Aż ja się uśmiecham, patrz, ja sobie mogę powiedzieć jebać Disa, kurwę, zwisa, orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego? I wiecie co? I nie dostał bana. No nie dostał. Nie wiem powiedzieć, ale tutaj sobie jeszcze pozwolę dopowiedzieć. Że Norbi, olej, typ pajacuje, typ, każdy wie jaki on jest, czy tam no, olej te hejty. No ale tak jak mówię, mówiłem to chyba troszeczkę zahaczałem o to w kontekście rodziny, że no dało mi do myślenia to, ten moment, kiedy zaczęły się te zachowania przenosić na osoby z mojej rodziny. I że to, że nieważne co ja zrobię, nieważne czy ja zostanę bierny, czy aktywny wobec tego, to będę w dupie do tego momentu, dopóki inni twórcy będą to napędzać. A teraz nie ukrywajmy, najbardziej napędzać to u Ksajo, u jakiegoś tam jego koleżki, co sobie na tym pseudorapsy buduje. No i u innych mniejszych twórców, którym bardzo łatwo wybić się na jebaniu Disa, no bo to jest modne, to jest zabawne. Marcin sam kiedyś powiedział o tym w żartach, pół żartem, pół serio chyba. No nie podał żadnych konkretów, więc machnąłem na to ręką, niezbytnio się tym nie przejąłem. Ale skoro tak, to mam nadzieję, że tutaj Marcin troszeczkę honoru wykaże i podejmie rękawice na sportowo. Zapraszam go bardzo serdecznie na galę w formule MMA z moim jego udziałem. Organizacją nie musi się martwić, organizacji podejmie się Isis i Netcoxów, bo będzie właśnie gala z Sajem i myślę, że przy tej okazji możemy to rozegrać. Zapraszam Marcinie bardzo serdecznie, skoro nic do mnie nie masz, to możemy chociaż razem... Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, o kurde, ale mi czat zapyla. Poczekajcie, niech się czat na chwilkę przewinie, bo miałem otwartą drugą kartę i teraz mi nadciągają te wiadomości. Dlaczego MMA, dlaczego walka w klatce, skąd w ogóle ten pomysł? Tak jak mówiłem, no, zrobił to Boxdel, zrobił to Sai, uważam, że jest to fajna formuła na rozwiązywanie pewnych spraw. Kiedy obrażasz kogoś w sieci, to czujesz chęć zdobycia nad tą osobą dominacji, tak? Obrażasz go, stawiasz się wyżej nad tą osobą, pokazujesz, że ja cię mogę obrażać w sieci, ja jestem takim kurwa kozakiem, elo i tak dalej. No ale mam nadzieję, że ta dominacja ze strony Marcina również pojawi się na ringu. Tutaj mam bardzo fajną rzecz. To nie są moje rękawice, to już są moje rękawice, ale to są rękawice, które należały do jednego z moich widzów. Do Maćka, do Chciwusa. Chciwus mi je dał. Proszę, macie tutaj napisane, troszkę zamazane, ale jest od Maćka. Wypłowiał długopis. To są rękawice, które swoje już przeszły. I te rękawice będą mi towarzyszyły, jeżeli Marcin zdecyduje się je podjąć.
leżą u mnie cały czas, są schowane w szufladzie i wydaje mi się, że czekały właśnie na moment taki jak ten. Także Maćku, obiecuję, że zrobię z nich dobry użytek. O ile oczywiście Marcin zachowa się honorowo i podejmie wyzwanie. Wiecie, i tak siedzą i tak, no już niemalże wytykają palcami. Więc nie to, że jakoś ich zaatakowałem czy coś, ale... No wiecie, wstałem, podszedłem i zapytałem, przepraszam, zrobiłem coś śmiesznego? I typy zgłupiały. Wiecie, no grupka, nie wiem, takich 17-18-latków, no nie wiem, ile oni tam mogli mieć. No ciężko mi wyznać, bo wiecie, teraz no, różnie dzieciaki wyglądają. Niektórzy wyglądają na starszych, niektórzy na młodszych, ale załóżmy, że była to tam półka między 16 a 18 lat. Przepraszam, powiedziałem coś śmiesznego, chłopaki? To oni pobledli. Nie. Jak nie, no to sobie poszedłem, no i tyle, no nie? Wiecie, no nie będę też się spruwał do dzieciaków, no ale kurde, jak widzisz, że ktoś tam próbuje śmiać z ciebie na ulicy, przynajmniej, no to się boisz się o to, że odeprzenie się do realnego życia, a na następnym streamie mówisz, że jebać hejterowi, się nie boję. Słuchaj, to... bo ja się nie boję, że ktoś podejdzie i mnie zaatakuje na ulicy. Ja jestem dużym chłopcem, ja umiem o siebie zadbać. Ale mówiąc, że się przeniesie do realnego życia, miałem na myśli to, że przeniesie się na moich bliskich, znajomych, przyjaciół, rodzinę. Bo wiesz, jak ktoś do mnie podejdzie na ulicy i mi wygarnie, to ja sobie albo z taką osobą porozmawiam, albo inaczej to wyjaśnię, ja sobie dam radę. Ja jestem dużym, dorosłym mężczyzną, no niekoniecznie z metra ciętym, bo mam tamto 1,79 m wzrostu, trochę trenowałem w życiu. Nie boję się tego, że mnie ktoś napadnie na ulicy. Może kiedyś się będę bał, no nie wiem, no na razie się tego nie boję, tak? Co sądzisz o Arquelu i o tym, co się działo na Sylwestra u niego na streamie? A coś tam widziałem, że szuka Norberta, że jakiś kamień se kopali, że Diz. Trochę mnie tam jedna osoba rozczarowała, która trzymała ten telefon, bo ja tą osobę znam i nie spodziewałem się od niej, że będzie takie akcje odwalać. Trochę mnie to rozczarowało, ale tam nie widziałem, żeby Arquel coś odwalał. Co on takiego zrobił? No, nie spotkałem się. Jestem schorzo. O, zajebiście, Don Pablo. Bardzo, bardzo miło, bardzo chętnie. Znaczy, wiesz co, no ja wiem, że mogę robić takie wrażenie, jak gram w Lola. Bo wydaje mi się, że wiele osób ma tak samo, że jak gra w Lola, to nagle tak instant stają się gorszymi ludźmi. Taką gorszą wersją siebie, no nie? Ta gra wyciąga jednak z człowieka trochę tych negatywnych emocji i trochę się przy niej człowiek wkurwia, no ale to jest taka gierka. 5 zł. To sorkiem mnie rozśmieszyło, ale nie piszcie, że jebać ksajo, nie schodźmy do tego poziomu, nie schodźmy tak nisko. W sensie, wiecie co, bo u mnie na streamie od bardzo długiego czasu, jak nie od zawsze, bo całkiem możliwe, że... ja mi nos się zczerwieniał. Całkiem możliwe, że od zawsze jest taka zasada, że tutaj niezależnie od moich konfliktów nie obrażamy w chamski sposób innych streamerów. Można skrytykować, jak najbardziej, ale nie piszemy jebać, skurwysyna, wiecie, no skoro ja jestem taką umierającą gwiazdą, z którą Ksajo miałby nie chcieć podjąć pojedynku, bo ja jestem umierającą gwiazdą, to czemu on tak na tej umierającej gwiaździe, kurde, jeździ po tej umierającej gwieździe co streamek? No halo, no jestem umierającą gwiazdą, no to co, niechże se pojeździ po jakiejś bardziej aktualnej, po Nerwarienie, Izaku i Netcoxach, może po Netcoxach lepiej nie, bo jakby Ksajo, jakby go Easy trącił, to by mogło z gościa nic nie zostać, bo Easy to jest taki byk, ale no, no słuchajcie, no to po co jeździ po tej umierającej gwiaździe? Ty szczurze jebany z gierek komputerowych! Pokażę ci uliczne życie, frajerze! Kurwo, pokażę ci, co to znaczy spaść na bagno. O tak, o, dupeczkę wypinasz! Strzelu jebany! Zniszczę cię, kurwo! Patol Dis czekał w SUBWAY 3 zł. Jebać twój Subway, ty, co ty myślisz, jakieś czasy Subwaya? Frajerze, chciałem zgarnąć hajs, dlatego byłem kulturalny. Dobra, weź to już. Niszczę cwę... Tego co ostatnio. Bo potem się nakręca mi jakieś podpalanie nocne. Palenie za kolaka. Internet zaprzysięży moją solówę, ofertę dla ciebie, bijemy się jutro. Normalnie. Odwożę ich pieta do domu. Do ciebie naprzysięży moją solówę, ofertę dla ciebie. Dobry bardzo. Ja pierdolę, to ty jest najebany. Jutro. Jak jutro, to on kurwa będzie głowę wyjmował z kibla i żygi z ziemi ścierał. Ja mam takiego typa traktować poważnie. Słuchajcie, jak do mnie ktoś pijany dymi na ulicy, to mówię mu, idź chłopie kurwa, spać się, wyśpi. I to sam powiem Rafoniksowi. Jak wy nie fajcie. Rekwizyter. Konfliktów, a nie tam. Męskie rozwiązywanie, to mi się podoba. Męskie rozwiązywanie konfliktów, a nie tam kurwa. Pizdeczkowate wyzywanie się w internecie.
To jest to. No nie, no obejrzałbym sobie. Ale powiem wam, że stawką tutaj może nie jest tak bardzo te 5000. Coś jest na pewno jaką. Ale stawką głównie jest honor obydwu zawodników. Ale wiadomo, no o sam honor to nikt nie walczy. Nie wiem, czy będzie się Ksajowi chciało wziąć za siebie. W sumie to jest dobra motywacja, nie? Bo tam Ksajo mówi, że się ulał trochę i chciałby ten się ogarnąć. No to byłaby zawsze motywacja, żeby się wziąć za siłkę, dietę i tak dalej. Nie wiem, ile on tam Diz ćwiczy od pół roku i chce się bić z ulanym Ksajo. Ale Diz też tam. Tam mam, że to podobno podobnie. Nie, zawiązaję jutro. Bo ja muszę Kingę wjąć do Piotrkowa Trybunalskiego, bo się wyprowadza ode mnie. A kto zawiezie? A to faktycznie to jest prawda, że ta Kinga się od niego wyprowadza. No i to tak było, nie wiem, nie wnikam w tych sprawy osobiste w sumie, a coś tam na szocie usłyszałem. No i to było 2 godziny temu, że za godzinę są typy i go wiozą, a to macie 2 godziny później, nie? Rafonik znał. Rafonik 2 godziny temu, za godzinę mnie typy wiozą do Disa, a Rafonik znał. Młody Rafon, trzymaj z Adama do... Co ale ja będę ją woził, ty? Za co? Mnie to nie obchodzi, wisi mi. Weź, nie mów czego. Nie interesuje mnie to. Nie mów czegoś, czego byś chciał. Weź, wyjebane mam. Wyjebane. Przechodził, żeby nie powiedzieć, więc nie gada. No to, kurwa. Nie interesuje mnie. Jeśli nie dla tej osoby, to dla mnie. Ja pierdolę. Już nie jedzie, już teraz ja muszę do Rafona przyjechać, czajcie to, nie? Typ się do mnie spruł, chuj wie o co, jedzie mi najebać, najebany w 3 dupy. 15 minut później leży jak długi na łóżku, po czym wstaje i mówi: nie, to ty ma do mnie przyjechać. No szkurwa jebana pijana pięść YouTube'a, nie? Nie, żartowałem, wypierdalaj. Żarcik taki czat, żarcik. Gość jest bardziej lany niż ty, ja nie wiem, ile on tam waży. Tak sobie powiedziałem, ziomek. Co gadał? No odgadał, że jedzie mi wpierdolić. Nie wiem, siebie chyba. A ty, chodź, pomóż mi trochę. Co? Najebałem się, mam... O! Kurwa, wylałem. Weź, to mam helikopter, jak to za mnie pomocy. Bajera już stary. Nie. Ja jebę. Ej, idę na TSA do... On zaczął ofensywne wjazdy, tak jak był napierdolony, dokładnie, tak jak dzisiaj. Także Rafon, kurwa gościu, skończ pić alkohol, szczególnie przy ludziach, jak nie potrafisz. To ty zacząłeś wjazdy w moim kierunku, jak byłeś napierdolony, teraz po raz kolejny się napierdoliłeś i po raz kolejny szukasz spiny. A w pysk to powinieneś ty, kurwa, dostać ode mnie za to, co powiedziałeś wtedy. I radzę ci, żebyś przemyślał sobie to, co powiedziałeś na trzeźwo, teraz mówię całkiem serio. I uwierz mi, nie chcę cię bić, jak będziesz pijany, więc kurwa, idź ty gościu lepiej spać. Prześpij się, jutro też jest dzień. Jak na trzeźwo dojdziesz takich samych konkluzji, to zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję. Tyle kurwa o Rafoniksie. Niech wypierdala Alkus. Później będzie kurwa chodził, płakał, powiedział, że